Dziś pojawiło się wiele aktualizacji z kierunku Toreck. Tutaj Rosjanie poczynili znaczne postępy w walce o Nowy Jork i umieścili ukraińskich obrońców w oblężeniu w lokalnej fabryce chemicznej. W odpowiedzi ukraińskie dowództwo rozmieściło elitarną brygadę specjalnego przeznaczenia 12 Brygady Azow, co zaowocowało dramatyczną zmianą i wyzwoleniem najbardziej ufortyfikowanej części miasta. Wcześniej siły rosyjskie przejęły kontrolę nad dzielnicą blokowisk w zachodniej części miasta, co było ważnym zyskiem, biorąc pod uwagę charakter terenu. Pozostały obszary pod ukraińską kontrolą. Składają się głównie z małych domów mieszkalnych otaczających strefę przemysłową. Dzięki blokowiskom zapewniającym Rosjanom doskonały widoki kontrolę ognia nad nisko położonymi obszarami mieszkalnymi, ukraińskie pozycje stawały się coraz bardziej nie do obrony. Brak ufortyfikowanej obrony w sektorze mieszkalnym zmusił siły ukraińskie do konsolidacji w ich jednej pozostałej twierdzy, silnie ofortyfikowanych zakładach chemicznych. Rosjanie byli w stanie skutecznie posuwać się naprzód, wykorzystując swoją kontrolę ognia i punkty obserwacyjne z blokowisk w połączeniu z przewagą liczebną i dużą siłą ognia aby zepchnąć ukraińców z powrotem w kierunku zakładów chemicznych. Jednak ich impet był krótkotrwały, ponieważ siły ukraińskie szybko worcyfikowały swoje pozycje wokół strefy przemysłowej, zatrzymując rosyjskie natarcie tuż przed zakładem. Ukraińcy wykorzystali silne struktury obronne zakładu, aby wytrzymać rosyjski atak, zapobiegając dalszej rosyjskiej penetracji sektora przemysłowego. Nowojorskie zakłady chemiczne oferowały ogromne korzyści obronne, które odegrały kluczową rolę po wstrzymaniu rosyjskiego natarcia. Wysokie budynki fabryczne zakładu, zbudowane z betonu i wzmocnionych Materiałów sprawiły, że były one wysoce odporne na rosyjskie ataki artyleryjskie i powietrzne. Struktury te służyły również jako cenne punkty obserwacyjne dla sił ukraińskich, umożliwiając im wykrywanie ruchów Rosjan wokół fabryki i zakłócanie wszelkich planowanych ataków za pomocą precyzyjnego ognia. Ponadto, biorąc pod uwagę duże znaczenie gospodarcze fabryki w czasach sowieckich, prawdopodobnie znajdują się w niej podziemne bunkry, zapewniające ukraińskim żołnierzom niezbędną osłonę przed atakami z powietrza i dodającą kolejną warstwę obrony w toczącej się bitwie. Teren otaczający nowojorskie zakłady chemiczne. Dodatkowo wzmacnia ich pozycję obronną. Na zachodzie rzeka Krywitorec i Duży Staw tworzą naturalne bariery, które spowolniłyby każdy rosyjski atak, pozostawiając nacierające siły narażone na skoncentrowany ukraiński ogień podczas próby przekroczenia. Na wschodzie poza elektrownią znajduje się rozległy otwarty obszar w pobliżu torów kolejowych. Tutaj wszelkie rosyjskie jednostki szturmowe byłyby narażone na ukryty ukraiński ogień z dobrze bronionych pozycji, czyniąc natarcie przez ten otwarty teren niezwykle niebezpiecznym i kosztownym dla atakujących. Te cechy geograficzne znacząco wzmacniają strategię obronną Ukraińców, tworząc punkty zaporowe i okazję do zadawania ciężkich strat siłom rosyjskim. Podczas gdy ukraińskie jednostki w strefie przemysłowej utrzymywały silne pozycje, Rosjanie zdecydowali się unikać bezpośrednich ataków i zamiast tego próbowali pozbawić jej amunicji i posiłków. Ukraińskie dowództwo uznało to za palącą kwestię, ponieważ siły i pozycje w zakładach chemicznych odgrywały kluczową rolę w obronie zachodniej flanki Torecka. Dlatego też elementy 12. Brygady specjalnego przeznaczenia Azow zostały rozmieszczone, aby odciążyć ukraińskich żołnierzy w zakładach chemicznych i ustanowić stabilną linię zaopatrzenia w celu utrzymania obrony. 12. Brygada Azowska specjalnego przeznaczenia składa się z weteranów, którzy odegrali kluczową rolę w bitwie o Mariupol i wojnę w Donbasie do 2022 roku, co czyni ich jednymi z najbardziej elitarnych i zaprawionych w boju żołnierzy ukraińskiej armii. Po serii udanych wymian jeńców, ci doświadczeni żołnierze zostali zreorganizowani w brygadę dowodzoną obecnie przez podpułkownika Denesa Prokopenko, byłego dowódcę oryginalnego Pułku Azow. Jego przywództwo wraz z doświadczeniem bojowym brygady znacząco wzmacnia ukraińską Wysiłki obronne w Torecku. Żołnierze Azow zostali szybko rozmieszczeni w kierunku Torecka i ich ruchy były ściśle ukryte, aż do momentu kontrataku. Ten element zaskoczenia okazał się kluczowy. Siły rosyjskie w Nowym Jorku zostały całkowicie zaskoczone, gdy zaczęły kopać okopy i ustanawiać obronę z drutu kolczastego. Jednak ich wysiłki poszły na marne, ponieważ szybko zostali przytłoczeni przez precyzyjną koordynację dronów i artylerii Azowa, które zdziesiątkowały rosyjskie pozycje, zanim zdążyły się odpowiednio ufortyfikować. Oryginalne, nieocenzurowane nagrania bojowe ze wszystkich Operacji można znaleźć na naszym kanale Telegram za pośrednictwem linku w opisie. Ukraińscy żołnierze systematycznie rozmieszczali artylerię i drony w PV, aby razić rosyjskie pozycje otaczające zakłady chemiczne, mając na celu osłabienie ich obrony przed głównym atakiem. Skoordynowane ataki artylerii Azov i operatorów dronów doprowadziły do rozległego zniszczenia rosyjskich punktów ostrzału ukrytych w domach mieszkalnych wokół zakładu. To nieustanne bombardowanie skutecznie sparaliżowało zdolność sił rosyjskich do przeprowadzenia jakichkolwiek kontrataków, zabezpieczając obszar przed nadchodzącą ukraińską kontr Ofensywą. Ponieważ intensywne ataki artyleryjskie i dronowe całkowicie zaskoczyły Rosjan, żołnierze Azowa szybko zostali rozmieszczeni do ataku zaraz po potężnych bombardowaniach. Rosyjscy żołnierze w mieście, choć mieli przewagę liczebną, byli w większości zmobilizowanym personelem, który nie mógł się równać z żołnierzami Azowa z ponad 10-letnim doświadczeniem bojowym. Doprowadziło to do pokonania rosyjskich żołnierzy zajmujących północną dzielnicę mieszkalną Nowego Jorku i ustanowienia połączenia drogowego z zakładami chemicznymi i ich obrońcami z głównymi siłami ukraińskimi. Ogólnie rzecz biorąc, rozmieszczenie ż w Nowym Jorku szybko zmieniło przebieg bitwy, ponieważ udało im się odblokować oblężonych regularnych ukraińskich żołnierzy. Odblokowując żołnierzy w zakładach chemicznych, siły ukraińskie w pełni wykorzystują swoje możliwości obronne. Utrzymując naziemne linie komunikacyjne z żołnierzami trzymającymi zakłady chemiczne, otrzymują oni wszelkie niezbędne wsparcie logistyczne w postaci amunicji i posiłków, które umożliwią długotrwałą obronę nie tylko Nowego Jorku, ale także miasta Toreck. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuję, rozważ dokonanie zakupu w sklepie internetowym UA Supporter. Można tu znaleźć wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko pokazać swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i do usłyszenia w następnym.